Bardzo chętnie bym się teraz napiła. Tato? Słucham? No i jak ciastka? Dokładnie takie, jak robiła mama. Cieszę się, że ci smakują. Później skosztuję. Będziesz musiała zrobić nowe. Już wszystkie zjadłeś? Tak. Jezu, tato, mogłeś mi chociaż jedno zostawić. No wiem, ale jak już zacząłem, ciężko jest się powstrzymać. Super. Mam ojca uzależnionego od ciastek. Czemu wpuściłeś Millera na górę? Wołałem cię 3 razy. Zmęczyłem się w końcu, więc go wpuściłem. Dobra, ale tato, on widział mój pokój. Tato! A co w tym złego? Przecież wiesz, że pracuję z gliniarzami. Teraz już nie dadzą mi spokoju. Bawisz się w majsterklepkę? To badziewie znowu się popsuło. Tato, wezwij kogoś. To się cały czas psuje właśnie dlatego, że ty to naprawiasz. Wezwij fachowca. Tym razem wiem, co jest nie tak. Nie zrozumiałabyś, maleństwo, to takie męskie sprawy. Oficer Miller wydaje się być całkiem miły. Bo jest, tato, ale ma typowo policyjne poczucie humoru. Znowu uciekasz? Tak, muszę się z nim spotkać. Wpadnę później i zrobię nowe ciastka, skoro już nie zostało ani jedno. Okej, kochanie, do zobaczenia. Na razie, tato. Hej, Miller. Hej. Hej, Wacławie, musimy z tobą pogadać. Piękna agentka wróciła. O co chodzi z tą piękną agentką? Sz, słuchaj. Słyszałeś to? Co? To pewnie jakiś film. Nie, nie wydaje mi się. A mnie się wydaje, że to z filmu Mechaniczny koszmar. Nie ma mowy. Ktoś naprawdę krzyczał. Daj spokój! To się nazywa instynkt. Kurde, Wiktorio! Dzwoń do tejta. Cholera! Zadzwonię. Później. O mój Boże, Miller! Miałeś absolutną rację! To rzeczywiście jest film! To nie jest śmieszne! Możemy mieć poważne kłopoty! Chryste, Miller! Wyluzuj! Sprawdźmy jego pokój. Widzisz? Miałem rację! To jest mechaniczny koszmar! To jest jakiś świr. No przestań! Widziałaś te zdjęcia? Tak, i co? Filmy gore, zdjęcia miejsc zbrodni, porno. Mam dalej wymieniać? Twój opis pasuje do 75% amerykańskich nastolatków. On jest nieszkodliwy. Nas obchodzą odciski, a nie zniesławienie gościa. Tym niech się zajmą prawnicy. Ej, potrzebny nam ktoś do pilnowania drzwi. Widziałam już trochę obrzydliwości w swojej karierze, ale jego bielizna właśnie zajęła pierwsze miejsce. Założę się, że gdybym rozpyliła luminol nad łóżkiem, musiałabym na nie spojrzeć przez okulary przeciwsłoneczne. Sądzę, że te brudne ubrania połączyły się i stworzyły nową formę życia. Różne zdjęcia ofiar seryjnych morderców.
Różne artykuły o seryjnych zabójcach. Co się dzieje? Śledztwo, proszę pani. Au, cześć. Pani pewnie jest Mia, zgadza się? Owszem, ale ja niestety nie wiem, kim pani jest. Agentka McPherson, a to jest oficer Miller. Nie wie pani przypadkiem, gdzie moglibyśmy zastać Wacława? Tak się składa, że wiem. Widziałam go w pracy. Miał właśnie masaż albo brał gorącą kąpiel. Któreś z tych. Gdzie pani pracuje? Gdzie pani pracuje? Oto moja wizytówka. Adres jest z tyłu. Możesz to sprawdzić? Spotkamy się na miejscu. Jasne. Miło się poczuć docenionym. Mogłabym wiedzieć, czym się pani zajmuje? Jasne. Mogę nawet pani pokazać, bo widzę, jak bardzo napięte ma pani ramiona i szyję. Mieszkam o kilka kroków stąd. Dziękuję za propozycję, ale muszę odmówić. Koniecznie muszę się skontaktować z pani znajomym Wacławem. Znajomym? Wacław to miły facet, ale żaden z niego znajomy. Sąsiad w najlepszym razie. Przepraszam, że zaburzam tok przesłuchania, ale czy mogę być zupełnie szczera? Nie jestem pewna, czy tego chcę, ale proszę, śmiało. Ma pani kogoś? Nie zupełnie tego się spodziewałam, ale w sumie mogło być gorzej. No więc odpowiedź brzmi... Tak, mam kogoś. Och, co za pech. Nie mam zbyt wiele czasu na pogawędki, ale skontaktuję się z panią później. Chciałabym zadać pani jeszcze kilka pytań. Kiedy tylko pani zechce. Moja propozycja wciąż będzie aktualna, jeśli zmieni pani zdanie. Będziemy w kontakcie. Pani dzwoniła, panno McPherson? Tak, chcę, żeby popilnował pan drzwi, w razie gdyby pojawił się tu Wacław Kolar. Rysopis? Około 175 cm, czarne włosy, okulary, na twarzy ma bliznę. Dobrze, odezwę się, jeśli się pojawi. W porządku, dzięki Tate. Chyba coś spieprzyłem. Ej, chyba nie bawiłeś się znowu w twardziela, prawda? Chyba troszkę tak. Co się stało? Powiedziałem mu tylko, że muszę pogadać z jednym z klientów. Nie chciał mnie wpuścić, więc poprosiłem go ponownie, tylko że tym razem subtelnie podkreśliłem swoje słowa. Czyli machnąłeś mu odznaką przed twarzą, tak? No, w sumie można to tak ująć. I co potem? Zapytał o nakaz, a więc jestem udupiony. Nie ma szans, żebyśmy wytrzasnęli sędziego o takiej porze i to jeszcze tuż przed świętami. Poprawka, my jesteśmy udupieni. Ale moment, chyba mam pomysł. Zostań tutaj na wypadek, gdybym przegapiła Wacława. Wiesz, jak wygląda? Tak, zaraz, co ty planujesz?
Pilnuj drzwi i będzie dobrze. Zaraz wracam. Sorry, laleczko, ale muszę zobaczyć twoją przepustkę. No właśnie, nie mam jej przy sobie. Nie mógłby mnie pan tak po prostu wpuścić? Nie wejdzie pani, przykro mi. Pani musi być tą nową. Zawsze, kurwa, jest taka sama zasada. Nie zapominać przepustek. Zapomnisz, nie pracujesz. Nie mógłby pan ten jeden raz troszkę nagiąć przepisów? Słuchaj, laleczko, zasada to zasada. Jak panią wpuszczę, to mnie dopadną, a nie panią. Powinni byli panią uprzedzić. Uprzedzili, tylko że widzi pan, ja mieszkam strasznie daleko i za taksę muszę wybulić kupę kasy. To proszę wziąć taksę, oni niech za nią zapłacą, na pewno nie będzie problemu. Ledwie zaczynam pracę i już wyciągam kasę. No jak to będzie wyglądało? Chyba nie za specjalnie. No, w sumie wiem, o co pani chodzi, ale i tak nie mogę pani wpuścić. Lubi pan taką robotę? No, wie pan, jak to jest tak pracować? Nie, no wie pani, lubię tę robotę, jest zupełnie spoko. W porównaniu z poprzednią pracą to tutaj mamy pełen wypas. Ale wie pani, ja mogę tylko wypowiadać się o swojej działce. Pani powinna raczej pogadać, nie wiem, z którąś z dziewczyn. Ile jest dziewczyn poza mną? 4. Jest pani pewna, że ktoś z panią rozmawiał? Ej, przecież mówiłam, że tak. No nic, muszę wracać po tę przepustkę. Nie, no sorry jeszcze raz, ale nic nie mogę poradzić. Rozumiem. Zakładam, że twój pomysł nie wypalił. Tak i nie. Muszę się zobaczyć z Miją i namówić ją, żeby mi dała przepustkę. Możesz tu zostać i popilnować na wypadek, gdyby Kolar chciał się zmyć? Spoko! To może przy okazji skombinujesz mi jakieś pedigree mini. Witam, oficerze Tate. Wszystko w porządku? No, nie mogę narzekać. Przynajmniej jest tu ciepło. A więc nic. Jedno wielkie, cholerne zero. A muszę podziękować za polecenie mnie z zastępcy komendanta. Był pod dużym wrażeniem. Cała przyjemność po mojej stronie. Jak poszło? Jeszcze nic oficjalnego, ale to... chyba się dostałem. Gratulacje, świetna wiadomość. Pomyślałem, że może chciałaby pani wiedzieć, no... Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Kto jak kto, ale pan sobie na to zasłużył. A tak w ogóle, agentko MacPherson, czemu pani wróciła? Zapomniała pani czegoś? Tak jakby, mam jeszcze kilka pytań do Mii. O, cześć. Cześć, Mia. Rozmyśliłaś się? Coś w tym stylu. Chcę, żebyś coś dla mnie zrobiła. Jeszcze lepiej. Wejdź. Halo? Tak. Okej, już schodzę. Muszę na chwilę zejść na dół. Czuj się jak u siebie w domu. Ale Mia, ja tylko chcę... Zaraz wracam, obiecuję. Ciekawe połączenie. Ma telewizor za $5000 i telefon z obrotową tarczą. Ej, to chyba ta dziewczyna, której zdjęcie znaleźliśmy w ciele ofiary.
Mia, kto to jest? A to jest Steph. O cholera, byłam z nią umówiona na kolejny portret. Gdzie miałyście się spotkać? Czemu? Co się stało? Proszę mi powiedzieć, gdzie? W mojej pracowni przy 4455 Beauregard. Okej, wiem, gdzie to jest. Co tu się dzieje? Nie mam teraz czasu. Proszę się stąd nie ruszać. Hej! Cześć, kotku. Czyżbyś wreszcie przyszła obejrzeć wystawę? Nie, nie zupełnie. Chcę, żebyś otworzył mi bramę. Muszę się dostać do jednej z pracowni. Nie ma sprawy. Tylko po co? W końcu mam jakiś trop. I prowadzi do jednej z moich pracowni? O co tu chodzi? Tak, chodzi o osobę, która może znać mordercę i która właśnie jest w środku. Muszę z nią pogadać. Okej, chodźmy. Byłbym wdzięczny, gdybyś choć trochę zainteresowała się moją pracą. O mój Boże! Vic! Kurwa. O Boże! Nie! Mia, zaczekaj! Kurwa, muszę tu zostać i wszystko zabezpieczyć. Zadzwoń po policję i leć szukać Mii. Okej. Że jest pod windą. Nie mogę jej wyciągnąć. Napisane odpuszczenie grzechów. Wygląda na to, że krew i farba są zupełnie zmieszane. Claire będzie miała radochę. Nie służy do opuszczania skrzynek i różnych takich. Browning,
Kto? Czemu nie zostałem powiadomiony? Nie trzeba, sam jej powiem. Okej. Agentko MacPherson, Miller zabrał niejakiego Wacława Kolara na przesłuchanie. Dlaczego nikt mi nie powiedział o tym podejrzanym? Ponieważ nie sądzę, żeby on miał jakikolwiek związek z tym śledztwem. Pani partner najwidoczniej nie podziela pani zdania. Tak czy inaczej czeka na panią w biurze. Hej, skarbie. Jestem teraz zajęta, ale przyjdź później. Będę coś mieć dla ciebie. Agentko MacPherson, pani partner czeka na panią. Witam, panno MacPherson. Proszę się nie dać temu dupkowi Browningowi. Witam, panno MacPherson. Richard? Tak? Wszystko z nią w porządku? Średnio. Okej, słuchaj, spróbuj ją jakoś uspokoić. Muszę iść do biura, a ty zostań tu z Miją i nie spuszczaj z niej wzroku. Możesz to dla mnie zrobić? Jest niezmiernie ważna dla mojego śledztwa. Jasne, kotku. Żaden problem. Wielkie dzięki. Na razie. Lepiej dam im spokój. Ej, Wiktorio, tutaj! Jest teraz w środku. Co się stało? Kolejne morderstwo? Cześć, Wacław. Z oficerem Millerem chyba się już znacie, nie? Tak. Czy coś jest nie w porządku? Można tak to ująć. Ja nic złego nie zrobiłem. Możesz nam powiedzieć, gdzie byłeś 3 noce temu? Chyba pracowałem nad magisterką. Chyba? Tak mi się wydaje, bo nie robię nic innego. No i jeszcze daję korepetycje, żeby jakoś związać koniec z końcem. Tak właśnie poznałeś Natalii? Tak. Byłem jej korepetytorem na uczelni. I to wszystko. Pozwól, że pokażę ci jej zdjęcie. Ty jej to zrobiłeś, Wacław? Nie, ja jej nic nie zrobiłem. Zupełnie inaczej, jak się zna daną osobę, prawda? Może powinieneś pomyśleć nad zmianą dekoracji? Powiedz mi, jak poznałeś Natalii? Utopiłeś ją, zanim ją wypatroszyłeś! Ja jej tego nie zrobiłem! No więc jak ją poznałeś? Zobaczyłem jej ogłoszenie na tablicy w szkole. A Cynthia? Jak ją poznałeś? Zabiłeś Cynthię tak samo, jak zabiłeś Natalii, co? Mówiłem pani, poznałem ją na imprezie u Mii. To powiedz mi, dlaczego ślady z miejsca, w którym zamordowano Natalii i z tego, w którym zamordowano Cynthię, w 99% pokrywają się z twoimi odciskami palców? Cynthia próbowała się bronić, to dlatego tak ją skatowałeś! Ja jej nic nie zrobiłem. Rozumiem ślady na Natalii, ale Cynthia? Coś mi tu nie gra. Wynająłeś ją, prawda? Co? Uspokój się. Ja chcę się tylko dowiedzieć, co zaszło między wami. Aha, no... Tak, zgadza się. To znaczy,
Tak, wynająłem ją. Cynthia pracowała w tym samym miejscu, z którego dzisiaj cię zgarnęliśmy, tak? Tak. Mia i Cynthia tam pracowały, ale nie zajmowały się kąpielami ani masażami. A czym się zajmowały? Pracowały w specjalnym klubie. Tylko niektórzy członkowie mają dostęp do tamtego pomieszczenia. A co to za miejsce, burdel? Nie wiem. Nigdy tam nie byłem, ale pamiętam, że widziałem tam kilka osobistości. To wszystko. Jest pan wolny, panie Kolar. Co to kurwa było? Pan coś mówił, oficerze Miller? Dlaczego go puszczamy? Na jakiej podstawie? Z całą pewnością nie jest podejrzanym. Odciski się zgadzają, ale to tylko poszlaki. A zmywam się stąd. Proszę się opamiętać, agentko McPherson. Nie, Browning, to ty się opamiętaj! Do cholery jasnej! Odciski palców to nie są żadne poszlaki, kretynie! Lepiej ich zostawię. Niech sobie skaczą do gardeł. To gilotyna introligatorska. W końcu Kolar jest naszym mordercą, czy nie? Niestety nie jest. Cholera! Nie mogę się doczekać, aż złapiemy tego skurwiela. Ja też.
Cześć, Claire. Hej, skarbie. Co jest, skarbie? Jesteś bledsza niż kreda. Jestem lekko zagubiona. Oj, chyba Claire zaczęła się martwić. Mów śmiało, skarbie. Czytam pamiętnik mojego dziadka. Tak właściwie to nie jest do końca pamiętnik, bardziej dziennik śledztwa. W każdym razie chodzi o sprawę, którą zajmował się w Pradze. Został wynajęty przez miejscowe prostytutki do powstrzymania i aresztowania seryjnego mordercy. No więc, krótko mówiąc, morderstwa w Pradze przypominają te, które mamy teraz. Mam takie dziwne uczucie, że morderca wie to wszystko i chce wykorzystać przeciwko mnie. Sądzisz, że nasz człowiek dowiedział się o sprawie, którą twój dziadek prowadził w Pradze i teraz naśladuje sposób działania tamtego mordercy? Tak, chyba o to właśnie chodzi. To trochę niesamowite. Jeśli morderca wie o śledztwie, które prowadził twój dziadek, to czemu nie jest bardziej bezpośredni? To znaczy? No, dlaczego nie podsunie ci tego pod nos? Dlaczego nie daje o tym wyraźnie znać? Daje, ja po prostu nie rozumiem sygnałów. To tak jak z tamtą wiadomością. Schronienie obłąkanych, a teraz z ułaskawieniem grzesznika. Bez wątpienia podsuwa mi je pod nos. Nie jestem tylko pewna co do ich znaczenia. Skończyłaś już czytać ten pamiętnik? Nie, ale wierz mi, zrobię to. Najpierw jednak muszę się czymś zająć. Sama teoria jest dobra, ale uważam, że najpierw powinnaś skończyć czytać pamiętnik. Co możesz mi o niej powiedzieć? Została uduszona. Spójrz na rany, jakie ma na szyi. Ją też wypatroszył, podobnie jak czwartą i piątą ofiarę. I znowu okaleczył ją postmortem, ale tym razem zrobił też coś kompletnie innego. Mianowicie? Część jej wnętrzności włożył do wiadra z farbą. Zauważyłam, że czegoś jej brakuje, więc zajrzałam do środka. Podczas tych wszystkich lat służby nigdy jeszcze nie widziałam czegoś tak potwornego. Myślisz, że jest ich dwóch i współpracują ze sobą? Nie wydaje mi się. Rzadko zdarza się, żeby dwóch seryjnych morderców działało razem. Przypominam sobie tylko dwie takie sprawy. Dusiciele z Hillside oraz Lucas i Tool. Nie, to jest robota jednego człowieka. Zmienił modus operandi, żeby do kogoś się upodobnić. Pierwsze trzy były pobite i utopione. Przy czwartej ofierze zaczął okaleczać ciało, rozpruwając brzuch, ale przyczyną zgonu wciąż było utopienie. Z piątą ofiarą było mniej więcej tak samo. Możesz mi powiedzieć coś więcej? Niespecjalnie, skarbie. Z tą jest ciężko, wszystko przez tę cholerną farbę. Później dam ci pełny raport. Okej. Zabrałaś coś z miejsca zbrodni? Nie. Czemu? Daj spokój, Wiktoria. Doskonale wiem, jak lubisz chodzić na skróty. Zwłaszcza wtedy, gdy docierasz na miejsce zbrodni przede mną. Co, myślisz, że zapomniałam, co wykombinowałaś podczas śledztwa w Mississippi? Nie, nigdy bym cię nie podejrzewała o to, że cokolwiek zapomnisz. Owszem, przy ofierze znalazłam fotografię. Wzięłam także jej przepustkę do pracy, no i znalazłam jeszcze srebrną różę pod tamtą windą. O, to już wiem, dlaczego niczego nie znalazłam. Proszę cię, Wiktorio, nie rób tego więcej. Albo rób, tylko najpierw powiedz mi, co zabrałaś, zanim popędzisz Bóg wie gdzie, dobra? Słowo. Dobra, dzięki za informację, Claire. To niewiele, ale chociaż coś na początek.